Jezus ukazuje się uczniom z Emmaus. Górską drogą idzie szybko z Jerozolimy dwóch mężów w średnim wieku. Mijają wciąż nowe szczyty i doliny pagórkowatej okolicy. Rozmawiają. Starszy mówi do towarzysza, który może mieć najwyżej 35 lat. Wierz mi, że lepiej było tak postąpić. Ja mam rodzinę i ty także. Świątynia nie żartuje. Ona chce naprawdę z tym skończyć. Czy ma rację, czy się myli, nie wiem. Wiem tylko, że ma wyraźny zamiar skończyć z tym na zawsze, wszelkimi metodami. Metodą zbrodni, Szymonie, nazwij rzecz po imieniu, bo to jest co najmniej zbrodnia. To zależy. Miłość buntuje się w nas przeciwko Sanhedrynowi ale może kto wie nie miłość oświeca ona nie prowadzi do błędu sanhedryn kapłani i przywódcy także kochają kochają Jahwe tego którego cały Izrael miłował od czasu gdy zostało zawarte przymierze między Bogiem a patriarchami więc dla nich miłość także jest światłem i nie prowadzi do błędu oni nie kochają Boga to prawda, że Izrael od wieków żyje w tej wierze, ale powiedz mi, czy uważasz, że to, co nam dają przywódcy świątyni, faryzeusze, uczeni w piśmie i kapłani, jest jeszcze wiarą? Widzisz? Wiemy, albo przynajmniej przypuszczamy, że tak się stało, że pieniędzmi poświęconymi Panu potrafili zapłacić zdrajcy, a teraz pieniędzmi poświęconymi Panu przekupują straże. Pierwszego, żeby zdradził Chrystusa, a drugich, żeby kłamali. O, nie wiem, dlaczego przedwieczna wszechmoc ograniczyła się do naruszenia murów i rozdarcia zasłony świątynnej. Mówię ci, wolałbym, żeby gruzy pogrzebały tych nowych filistynów, wszystkich. Kleofasie, jest w tobie tylko chęć zemsty. Tak, chciałbym się zemścić. Załóżmy, że był tylko prorokiem. Czy wolno jednak zabić niewinnego? Przecież był niewinny. Czy widziałeś kiedykolwiek, jak popełnia jedno z tych przestępstw, o które go oskarżyli, żeby go zabić? Nie, żadnego. Jednak popełnił jeden błąd. Jaki, Szymonie? Ten, że nie objawił swej mocy z wysokości krzyża, dla potwierdzenia naszej wiary i dla ukarania świętokradców. Powinien był przyjąć wyzwanie i zejść z krzyża. Zrobił coś więcej, z wstał. Ale czy to prawda? Jak z wstał? Samym Duchem czy Duchem i Ciałem? Duch jest przecież wieczny, nie musi z wstawać, wykrzykuje Kleofas. Ja też o tym wiem. Chciałem powiedzieć czy z wstał tylko w swej boskiej naturze, stojącej ponad wszelkimi ludzkimi zasadzkami. Bo jego duch został usidlony przez ludzką przemoc. Słyszałeś? Marek mówił, że tam przy skale, gdzie się modlił w Getsemani, wszędzie jest krew. Jan, który rozmawiał z Markiem, powiedział mu: "Nie depcz tego miejsca, bo tu jest krew wypocona przez człowieka Boga. Jeśli pocił się krwią przed męką, musiał czuć przed nią wielką trwogę." Nasz biedny nauczyciel Milkną przygnębieni. Jezus zbliża się do nich i pyta: O kim rozmawialiście? W tej ciszy słyszałem urywki Waszej rozmowy. Kto został zabity? To Jezus, który ukrywa się pod postacią skromnego, śpieszącego się wędrowca. Nie rozpoznają go. Mężu, czy pochodzisz z innych stron? Nie przebywałeś w Jerozolimie? Widać po zakurzonej szacie i zniszczonych sandałach, że jesteś niestrudzonym pielgrzymem. Jestem nim. Idę z bardzo daleka. Musisz być bardzo zmęczony, a daleko idziesz? Bardzo daleko. Droga, którą muszę przejść, jest jeszcze dłuższa od tej, którą już przebyłem. Trudnisz się handlem, kupujesz? Muszę kupić ogromną trzodę dla największego pana muszę obejść cały świat, żeby wybrać owce i baranki, a także wejść między dzikie stada, które gdy się je oswoi, będą lepsze niż te, które teraz są udomowione. Trudna praca. Szedłeś więc i nie zatrzymałeś się w Jerozolimie? Dlaczego pytacie o to? Odpowiada pytaniem Jezus. Bo chyba tylko ty jeden nie wiesz, co się tam w tych dniach stało. Co się tam wydarzyło? pyta dalej Jezus. Idziesz z daleka i widocznie dlatego nie wiesz, ale mówisz jak Galilejczyk, więc nawet jeśli jesteś sługą obcego króla lub synem jakiegoś uchodźcy z Galilei, powinieneś wiedzieć, o ile jesteś obrzezany, że od trzech lat był w naszej ojczyźnie wielki prorok, Jezus z Nazaretu, potężny w słowie i w czynie przed Bogiem i przed ludźmi, Przeszedł on cały kraj nauczając mówił że jest mesjaszem jego słowa i czyny były naprawdę jak syna bożego tak siebie określał jak syna bożego samego boga teraz wiesz dlaczego ale czy jesteś obrzezany jestem pierworodnym i poświęconym bogu mówi Jezus a więc znasz naszą religię pytają go Każda sylaba jest mi w niej znana, znam przepisy i zwyczaje, halacha, midrasze i haggady są mi tak znane, jak żywioły powietrza, wody, ognia i światła. To do nich jako pierwszych dąży inteligencja, instynkt i potrzeby dopiero co narodzonego człowieka. W takim razie wiesz, że Izraelowi obiecano Mesjasza, potężnego króla, który miał zgromadzić Izraela. Ten jednak taki nie był. A jaki był? pyta Jezus. Nie dążył do ziemskiej władzy, mówił że jest królem królestwa duchowego i wiecznego, nie zgromadził Izraela. Co więcej, podzielił go na tych, którzy wierzą w niego i na tych, którzy mówią, że był złoczyńcą. Naprawdę nie nadawał się na króla, bo pragnął tylko łagodności i przebaczenia. A jak tu panować i zwyciężać taką bronią? I co dalej? Dopytuje się Jezus. Zwierzchnicy, kapłani i starsi Izraela ujęli go i skazali na śmierć. Oskarżali go o grzechy, których naprawdę nie popełnił. Jego winą było to, że był zbyt dobry i zbyt surowy. Jakże mógł być i taki, i taki? Mógł. Był zbyt surowy, kiedy mówił prawdę przywódcom Izraela, i zbyt dobry, bo ich nie ukarał śmiercią, która poraziłaby gromem jego niesprawiedliwych nieprzyjaciół. Czy był tak surowy, jak chrzciciel? Cóż, nie umiem powiedzieć. Czynił surowe wyrzuty uczonym w piśmie i faryzeuszom, szczególnie w ostatnim czasie groził tym ze świątyni, że czeka ich gniew Boży, kiedy jednak jakiś grzesznik okazywał skruchę, kiedy widział w jego sercu prawdziwy żal, bo nazarejczyk czytał w sercach lepiej niż uczony w piśmie w tekście, wtedy był łagodniejszy niż matka. A Rzym pozwolił zabić niewinnego? pyta dalej Jezus. Piłat go skazał, ale nie chciał tego. Mówił o nim sprawiedliwy, ponieważ grozili mu, że oskarżą go przed Cezarem, więc się wystraszył, ostatecznie został skazany na krzyż i tak umarł. Wydarzenia te bardzo nas przybiły, podobnie jak obawa przed członkami Sanhedrynu. Ja jestem Kleofas, syn Kleofasa, a ten to Szymon, obaj z Emaus, krewni, bo ożeniłem się z jego pierwszą córką. Byliśmy uczniami proroka. A teraz już nimi nie jesteście? pyta Jezus. Spodziewaliśmy się, że On wyzwoli Izraela i że jakimś cudem potwierdzi swoje słowa. Niestety. Co powiedział? pyta Jezus. Już ci to mówiliśmy. Powiedział Przyszedłem do królestwa Dawida, jestem królem pokoju i tak dalej. Wzywał nas też Przyjdźcie do królestwa, lecz królestwa nam nie dał. Mówił, trzeciego dnia z martwych wstanę. Tymczasem teraz mija już trzeci dzień od jego śmierci, a nawet już się skończył, bo minęła dziewiąta godzina, a on nie z martwych wstał. Co prawda niewiasty i strażnicy mówią, że z martwych wstał. My jednak nie widzieliśmy go. Strażnicy mówią teraz, że tak tylko powiedzieli, aby nie ponosić kary za kradzież zwłok, jakiej się dopuścili uczniowie Nazarejczyka. Uczniowie! Opuściliśmy go wszyscy ze strachu, kiedy jeszcze żył. I z pewnością nie wykradlibyśmy go teraz, kiedy jest martwy. A niewiasty, któż może im wierzyć? Zastanawialiśmy się nad tym. Chcieliśmy wiedzieć, czy on miał zamiar powstać z martwych tylko jako duch, który miał się stać ponownie boskim, czy też ze swoim ciałem. Niewiasty mówią, że aniołowie, bo one widziały także aniołów po trzęsieniu ziemi. To możliwe, bo już w piątek ukazywali się sprawiedliwi. Którzy wyszli z grobów. Otóż, jak twierdzą niewiasty, aniołowie powiedzieli, że on wygląda tak, jakby nigdy nie umarł. Niewiastom wydaje się, że właśnie takim go widziały. Jednak dwóch z naszych, dwóch przywódców poszło do grobu, ujrzeli, że jest pusty, tak jak mówiły niewiasty. Nie widzieli go ani tam, ani gdzie indziej. I bardzo nas to martwi, bo już nie wiemy, co o tym sądzić. O jak nierozumni i ociężali jesteście w pojmowaniu? Jak trudno wam uwierzyć w słowa proroków? Czyż nie to właśnie było zapowiedziane? Błąd Izraela polega na tym, że źle tłumaczył sobie królowanie Chrystusa, dlatego nie uwierzono mu, dlatego się go obawiano, dlatego wy teraz wątpicie i na górze i na dole, w świątyni i w wioskach, Wszędzie myślano o królu, którego pojmowano na sposób ludzki. Bóg w inny sposób niż wy myślicie, postanowił odbudować Królestwo Izraela. Nie ma ono być ograniczone ani w czasie, ani w przestrzeni. Nie będzie też odbudowane przy pomocy ograniczonych środków ludzkich. Nie jest ograniczone w czasie. Żadne, nawet najpotężniejsze królestwo nie jest wieczne przypomnijcie sobie potężnych faraonów, którzy uciskali Hebrajczyków za czasów Mojżesza, ileż dynastii tam przeminęło, pozostały po nich tylko mumie bez duszy, pochowane w głębi tajemnych podziemi, zostało tylko wspomnienie, jeśli w ogóle pozostało, o ich potędze, która trwała tylko jedną godzinę lub jeszcze mniej, jeśli porówna się wieki ich panowania z wiecznością. Natomiast to Królestwo jest wieczne. Nie jest ograniczone przestrzenią. Powiedziano Królestwo Izraela. To bowiem z Izraela wyszedł protoplasta rodzaju ludzkiego, gdyż w Izraelu jest, powiem w ten sposób, nasienie Boże. Dlatego też Izrael oznacza Królestwo składające się z istot stworzonych przez Boga, królewska władza Króla Mesjasza, nie ogranicza się jednak do małej przestrzeni Palestyny, ale obejmuje obszar od północy na południe, od wschodu na zachód. Władza ta jest wszędzie tam, gdzie znajduje się jakaś istota posiadająca w ciele ducha, czyli tam, gdzie jest człowiek. Czy jeden człowiek byłby w stanie zjednoczyć wszystkie nieprzyjazne narody w jedno królestwo, nie rozlewając strumieni krwi? Nie zniewalając i nie uciskając okrutnie wszystkich poddanych przez zbrojnych ludzi, jakże więc Mesjasz mógłby być królem pokoju, o którym mówią prorocy? Nie jest budowane środkami ludzkimi. Ludzkim środkiem, jak powiedziałem, jest ucisk, środkiem zaś nadprzyrodzonym miłość. Pierwszy zawsze jest ograniczony i nieskuteczny. Bo ludzie buntują się przeciwcie mięscy. Drugi jest nieograniczony, bo miłość jest kochana lub jeśli tak nie jest, ośmiesza się ją, ale jako coś duchowego nie może być nigdy atakowana wprost. Nieskończony Bóg pragnie środków, które są takie jak On. Chce tego, co jako wieczne, nie jest skończone. Ducha. Pragnie tego, co jest z Ducha. Tego, co prowadzi do ducha, błąd polegał na tym, że w umysłach powstała błędna idea mesjańska, niewłaściwa co do środków i co do formy. Jaka władza królewska jest najwyższa? Prawda że Boża? Mesjasz był przepowiedziany jako przedziwny, jako Emmanuel, jako święty wzniosły potomek jako mocny, jako ojciec przyszłego wieku? Książę pokoju. Bóg, jak ten, od którego przychodzi. Tak został określony mesjasz i taki jest. Czyż więc nie będzie posiadał władzy królewskiej, podobnej do tej, jaką ma ten, który go zrodził? Tak, posiada ją. Ma królewskie panowanie całkiem duchowe i wieczne, wolne od przemocy i rozlewu krwi, nie znające zdrady ani niesprawiedliwości jego królewska godność to taka jaką wiekuista dobroć przyznaje także biednym ludziom aby okazać cześć i sprawić radość swemu słowu czyż Dawid nie powiedział że ten potężny król miał wszystko posiadać pod stopami jako podnóżek czy Izajasz nie przepowiedział całej jego męki czy nie można powiedzieć że Dawid wyliczył wszystkie jego udręki i czyż nie jest powiedziane że on jest zbawicielem i odkupicielem, który przez swą całkowitą ofiarę miał ocalić grzesznego człowieka? Czyż nie jest dokładnie powiedziane, a Jonasz jest tego znakiem, że przez trzy dni będzie pochłonięty przez nienasycone wnętrze ziemi, a potem zostanie z niego wydalony, jak prorok z wnętrzności wieloryba? I czy on sam nie powiedział, — Moja świątynia, czyli moje ciało, Zostanie w trzy dni po jej zburzeniu odbudowana przeze mnie, czyli przez Boga. A wy co sobie wyobrażaliście? Że w magiczny sposób podniesie z ruin mury świątyni? Nie, nie mury, siebie samego. A tylko sam Bóg mógł wskrzesić siebie samego. On wzniósł prawdziwą świątynię, swe ciało baranka, Został ofiarowany podobnie, jak to powiedziano w proroczym rozkazie Mojżesza, dla przygotowania przejścia ludzi, synów bożych i niewolników szatana, ze śmierci do życia, z niewoli na wolność. Pytaliście, w jaki sposób on z martwych wstał? Odpowiadam. Z martwych wstał ze swym prawdziwym ciałem i boskim duchem, który w nim mieszka tak, jak każde śmiertelne ciało ludzkie zamieszkuje dusza niczym królowa. Z martwych wstał, przecierpiawszy najpierw wszystko, ażeby za wszystko zadość uczynić i wynagrodzić za pierwotną zniewagę oraz za inne nieskończenie liczne, jakie co dnia ludzkość popełnia. Z martwych wstał, jak zostało to powiedziane pod osłoną proroctw. Przyszedł w stosownym czasie, jak przypomina wam Daniel, i został ofiarowany w wyznaczonym czasie. Ale słuchajcie i zapamiętajcie sobie. Po jego śmierci, w przepowiedzianym czasie, bogobójcze miasto zostanie zniszczone. Radzę wam czytać teraz proroków duszą, a nie pysznym rozumem, od początku księgi aż do słów o ofiarowanym słowie. Przypomnijcie też sobie poprzednika, który wskazał na niego jako na baranka. Przypomnijcie sobie, jakie było przeznaczenie symbolicznego baranka Mojżeszowego. To przez jego krew zostali ocaleni pierworodni synowie Izraela, przez jego zaś krew zostaną ocaleni pierworodni Boga, to znaczy ci, którzy z własnej dobrej woli poświęcą się dla Boga. Przypomnijcie sobie i zrozumcie mesjański Psalm Dawida i mesjańskie proroctwo Izajasza. Przypomnijcie sobie Daniela, przypomnijcie sobie, odnoście jednak wszystkie słowa do królewskiej godności świętego Bożego, podnosząc je z błota i unosząc do lazurów niebiańskich, wtedy zrozumiecie, że nie mógł wam być dany inny znak, właściwszy od tego, który został wam dany, ani mocniejszy od zwycięstwa nad śmiercią, od zmartwychwstania dokonanego przez niego samego. Pamiętajcie że byłoby czymś przeciwnym jego miłosierdziu i jego misji, gdyby ukarał z wysokości krzyża tych, którzy go na nim umieścili. On zawsze był zbawicielem, nawet wtedy gdy był ukrzyżowanym, wyszydzonym i przybitym do drzewa krzyża. Ukrzyżowano członki, ale duch i wola były wolne. Postanowił więc czekać, Dając grzesznikom czas na dojście do wiary i na to, by przyzywali na siebie jego krew, nie bluźnierczymi okrzykami, ale jękiem skruchy. Teraz z martwych wstał, wszystko wykonał, był uwielbiony już przed swym wcieleniem. Po trzykroć jest uwielbiony teraz, kiedy sam siebie unicestwiał w ciele przez tyle lat, ofiarowując samego siebie, doprowadzając posłuszeństwo do takiej doskonałości, że umiał umrzeć na krzyżu dla wypełnienia woli Bożej, wstąpi do nieba, tak bardzo uwielbiony w swym chwalebnym ciele i wejdzie do wiecznej chwały, rozpoczynając królowanie, którego Izrael nie zrozumiał. Do tego królestwa wzywa, jak nigdy dotąd usilnie, z miłością i autorytetem, wszystkie plemiona świata. Wszystkie narody przyjdą do Zbawiciela, tak jak to widzieli i przepowiadali sprawiedliwi Izraela i prorocy. I nie będzie już Żydów ani Rzymian, Scytów ani Afrykańczyków, Iberyjczyków ani Celtów, Egipcjan ani Frygijczyków. Mieszkający za Eufratem zjednoczą się z tymi z Nadwiecznej Rzeki. Ludy północy, u boku Numidyjczyków, przyjdą do jego królestwa. Znikną rasy i narzecza, nie będzie już różnic wynikających z ubiorów, koloru skóry czy włosów. Będzie jeden lud, bezkresny, jaśniejący i czysty, jedyna mowa i jedna miłość. Takie będzie Królestwo Boże, Królestwo Niebieskie. Wieczny monarcha złożony w ofierze i wstały, Wiecznie istniejący poddani, ci, którzy przyjęli Jego wiarę, Zechciejcie wierzyć, żeby nimi być. Oto Emaus przyjaciele, ja idę dalej. Wędrowiec, który musi odbyć tak długą drogę, nie może sobie pozwolić na odpoczynek.